Krótko może o mnie. Jestem, tak jak dziękuję za przedstawienie, jestem starszym analitykiem w zespole Atos Global Threat Intelligence. Działamy bardzo ściśle właściwie jesteśmy nawet prawie jednym zespołem, zespołem CSIRT w Atosie, więc jakby też moje przemyślenia będą w pewien sposób bajasowane tym, że moja perspektywa skupia się na tym, jak wspomagać incident response, a także jak incident response zapewnia dane dla threat intelligence. Moim zdaniem jest to bardzo dobra perspektywa, ale oczywiście każdy może mieć inne przemyślenia w tym temacie, na które również mogą być dobre. Pierwsze szlify i pierwszą krew w dziedzinie walki z cyberzagrożeniami zdobywałem w SOC-u, również w Atosie, a wcześniej skończyłem prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zresztą moja prelekcja 2 lata temu była bardziej prawna, teraz będziemy mówić bardziej technicznie. I jeszcze z kwestii organizacyjnych, jestem pracownikiem Atosa, zajmuję się obecnie ochroną tej organizacji, tam zdobywam doświadczenia, ale przedstawione tu przemyślenia oczywiście w żaden sposób nie reprezentują oficjalnego stanowiska grupy Atos. I także jeżeli ktoś będzie miał pytania, czy będzie chciał się skontaktować, to zapraszam, mój Twitter, LinkedIn, maile są otwarte na wszelkie kooperacje. Tutaj mój przedmówca w swojej świetnej prezentacji stwierdził, że threat intelligence to trochę taki wywiad wojskowy, wywiad polegający na gromadzeniu informacji o tym, jak działa przeciwnik. I zgadzam się z tym, ale powiedzmy, że tylko w połowie. To znaczy według mnie threat intelligence to nie jest taki wywiad, jak rozumiemy w wojsku, ponieważ wywiad wojskowy zajmuje się takim trochę obroną do przodu, to znaczy aktywnym pozyskiwaniem informacji. Natomiast my w sektorze prywatnym szczególnie w ramach threat intelligence skupiamy się raczej na działalności kontrwywiadowczej, ponieważ najlepsze informacje, jakie możemy zdobyć, będą pochodziły z analizy incydentów, które nastąpiły w naszym środowisku. Czyli tak jak oficerowie kontrwywiadu, obserwujemy aktywność na naszym podwórku i na tej podstawie wyciągamy wnioski. Tutaj, gdy zacząłem pracę w zespole Threat Intelligence, no to jak to w nowym zespole, pierwsze dni, pierwsze przypadki, które analizowałem, były bardzo, bardzo emocjonujące, bardzo ciekawe. Natomiast szybko odkryłem, że jest tutaj konieczność pewnej metodologizacji zagadnień, ponieważ w przeciwnym razie trochę w tym utoniemy. I tak gdy wyobrażałem sobie, że, czy nawet była to rzeczywistość, że zajmowałem się analizą aktywności często bardzo zaawansowanej i często może nawet sponsorowanej przez rządy, może nie, o tym też chciałbym uwagę potem zrobić. To w istocie tak naprawdę zajmowałem się spisywaniem tej aktywności w Excelu, ponieważ to był najskuteczniejszy sposób do dzielenia się tymi informacjami, do ich systematyzowania i do jakiejś nadawania porządku temu chaosowi, który mógł się czasem pojawić. Niestety też jednak po tych kilku case'ach, kiedy mieliśmy już trochę informacji, to nasza praca zaczęła wyglądać mniej więcej tak, ponieważ no wiadomo, że można jedną aktywność zaawansowaną opisać w jakiś ciekawy sposób, można drugą, ale jeżeli będzie się to powtarzać i nie będziemy mieć systematyki działań, no to po prostu zgubimy się w tym, ponieważ jeżeli nie będziemy mogli nawet korelować opisów pomiędzy sobą, to trudno w ogóle mówić o intelligence, to będzie bardziej takie zbieranie znaczków, można powiedzieć. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że collecting intelligence is a hobby, exploiting intelligence is a profession. I właśnie to jakby to pokierowało mnie też w stronę lepszej metodologii. Tu jeszcze czyniąc takie uwagi wprowadzające, to, co widzimy tutaj, to jest tak zwany cykl wywiadowczy, intelligence cycle, który istnieje długo, długo i miał swoje początki w społeczności wywiadowczej, bodaj pewnie Stanów Zjednoczonych, który ma systematyzować niejako działania tak, aby były one prowadzone w skuteczny i przemyślany sposób. I rozpoczyna się on od planowania, tak zwanego taskingu, czyli żeby
żeby prowadzić skuteczny intelligence, musimy wiedzieć, czego szukać, czego chcemy szukać, a nie rzucać się z taką szeroką, powiedzmy, siecią na morze. Następnie, gdy mamy wyszczególnione te tak zwane intelligence requirements, przechodzimy do fazy collection, czyli zbierania informacji. Tutaj też określane źródeł, takich jak właśnie monitorowanie społeczności w darknecie, próbki malware'u i tak dalej, i tak dalej. Potem te informacje przetwarzamy, czyli na przykład standaryzujemy format indykatorów takich, żeby można to było potem obrabiać, analizujemy, o czym będziemy tutaj mówić, i w końcu rozpowszechniamy te informacje tak, aby przydały się nie tylko nam, i zbieramy jakiś feedback. I właśnie jeżeli chodzi o Diamond Model, o którym będziemy mówić przez następne około pół godziny, to jesteśmy w fazie analizy, czyli Diamond Model ma wspierać analityków w tym, aby mogli skutecznie przetwarzać informacje już przeprocesowane, czyli w pewien sposób obrobione, na takie, które będą miały znaczenie dla operacji bezpieczeństwa w organizacji. I możemy już przejść do jakby właściwej części. Tutaj na początku chciałbym przedstawić koncepcję Diamond Modelu, jego takie teoretyczne podstawy, i potem mam nadzieję w miarę sprawnie przejść do jego zastosowania w praktyce. Najpierw ogólnie jako metodę grupowania aktywności, a dalej w Incident Response i w Threat Intelligence. Może jeszcze takie pytanie, kto w ogóle spotkał się z Diamond Model jako modelowaniem zagrożeń? Jest. A kto go stosował w praktyce jako narzędzie, które coś mu ułatwiło? Była jedna ręka, ale było to mniej rąk niż osób, które znały Diamond Model. No i to oczywiście też jest problem. To znaczy, jedną rzecz jest znać metodologię, ale nie ma sensu jej stosować, jeżeli nie będzie miał na praktycznego przełożenia, czy nie będzie nam czegoś ułatwiała. Diamond Modelu niestety nie wymyśliłem ja. Został wymyślony około 2006 roku przez trzech analityków wtedy pewnie nowo powstałego Threat Operations Center NSA, Sergio Caltagirone, Andrew Pendergasta i Chrisa Betza. I oni mieli dokładnie te problemy, tylko trochę wcześniej, o których sektor prywatny teraz mówi, czy mówi już od jakiegoś czasu, i które spotykają nowe zespoły Threat Intelligence. To znaczy, że musieli mieć metodę klasyfikacji i śledzenia zmian aktywności, tak aby je katalogować i stwarzać metody zapobiegania tym zagrożeniom. I to jest właśnie ten Diamond Model w swojej całej okazałości. Niektórzy może powiedzą, że to nie jest diament, tylko kwadrat albo rąb, nieważne. Tak czy inaczej mówimy o tym diamenciku. Ma cztery główne wierzchołki. W tej osi pionowej jest to przeciwnik i ofiara, czyli jakby osoby dramatu, a w osi poziomej infrastruktura i możliwości, czyli bardziej takie środki techniczne, które umożliwiają dokonywanie ataków. Tutaj, jeżeli zauważymy, można zauważyć, że wszystkie wierzchołki łączą się za wyjątkiem dwóch, to znaczy przeciwnika i ofiary, ponieważ jakby aksjomatem, o którym zaraz powiemy, tego modelu jest to, że przeciwnik musi stosować te możliwości za pomocą infrastruktury, aby dotrzeć do ofiary. Może wydawać się to truizmem, ale jak za chwilę zobaczymy, takie nawet może trochę tautologiczne przedstawienie sprawy ułatwia często klasyfikację aktywności. Będziemy też mówić krótko o tak zwanych meta features, czyli rzeczach, które mogą nam trochę rozszerzyć analizę, czy jakby dodać, możemy tak trochę przekręcić, powiedzmy, pokrętło, aby dostosować ten model do swoich potrzeb. Też dużą zaletą korzystania z tego frameworku jest to, że został on zrobiony tak, aby każdy z tych elementów może być w łatwy sposób przekształcony
na punkt wyjścia do prowadzenia huntingu, czy do wyszukania nowej, czy wyszukiwania nowej aktywności rozszerzania naszej wiedzy. To znaczy możemy się, czy analitycy zapewne najczęściej będą skupiać się na infrastrukturze, to znaczy korzystać z adresów IP, czy z adresów domen serwerów command and control, wyszukiwać na przykład certyfikaty TLS i wyszukiwać tam podobieństw, wyszukiwać wspólnych punktów rejestracji, albo ewentualnie bardziej powiedzmy tacy analitycy ze sznytem na reversing będą szli w stronę capabilities, czyli dokonywali inżynierii wstecznej próbek malware'u, tam wyszukiwali wyszukiwali charakterystycznych części i na tej podstawie wyszukiwali podobieństw z innymi, na przykład Intezer chyba ostatnio przoduje w tym ze swoim silnikiem wyszukiwania podobieństw, ale też możemy skupić się na ofierze, co często jest takim trochę defaultowym podejściem organizacji, to znaczy zastanowić się, kto może być zainteresowany tym, co dzieje się w naszej organizacji, jakie mamy tak zwane crown jewels, i na tej podstawie iść na przykład w stronę malware'u, który służy do osiągania tych celów. I powiedzmy, że też możemy skupić się na przeciwniku, natomiast tu nasze pole manewru jest często ograniczone tym, że nie możemy przecież prowadzić takich operacji właśnie idących do przodu, czyli na przykład pozyskiwać SIGINT-u czy HUMINT-u o tym, co robi przeciwnik. Tutaj jeszcze też taka krótka uwaga metodologiczna. Te zwroty threat, actor, activity group, campaign group przewijają się stale w raportach threat intelligence, w raportach incident response. Często są chyba używane zamiennie, nad czym wydaje mi się, że powinniśmy trochę ubolewać, ponieważ z mojej perspektywy nie oznaczają tego samego. Jeżeli każdy ich używa tak jak chce, to potem trudniej nam się dogadać. Według mnie, jeżeli mówimy o threat actorze, to mówimy już o konkretnej osobie, czy o konkretnej organizacji, jakby tak przechodzimy na taki bardzo fizyczny poziom. Natomiast gdy mówimy o grupie aktywności, to mówimy o technicznej reprezentacji tego, co się dzieje, czyli o tym będziemy mówić o tworzeniu grup aktywności, czyli na przykład stosowaniu danych możliwości przeciwko danym ofiarom. I nie obchodzi nas, czy są to oficerowie chińskiego wywiadu, czy oficerowie rosyjskiego wywiadu, czy cyberprzestępcy, ponieważ też realnie dla podmiotów prywatnych to często nie ma takiego znaczenia. Tutaj też spotykam się z tym, że mówi się o czymś po prostu jako kampania, gdzie tak naprawdę, czy z mojej perspektywy jest to grupa aktywności. No dla mnie kampanią jest jakby działania prowadzone przez te same grupy aktywności. No i w końcu stay sponsored, jedno z ulubionych określeń analityków naszych czasów. No natomiast należy sobie zadać takie pytanie, na którym nie będę się może rozwodził ze względu na ograniczenia czasowe. Czy tak naprawdę to coś dla nas znaczy? Czy to jest jakieś znaczenie, czy te grupy, które śledzimy, są sponsorowane przez państwo, czy nie? I czy faktycznie możemy określić, że jest tak, a nie inaczej? I przechodząc już do samego Diamond modelu, tak jak wspomniałem, aksjomatem jest tutaj to, że przeciwnik wykorzystuje możliwości poprzez infrastrukturę przeciwko swojej ofierze, czyli te cztery wierzchołki będą nam wyznaczać, będą takimi głównymi punktami odniesienia do dalszych rozważań. Tak to wygląda, nazwijmy to graficznie, czy to, o czym powiedziałem przed chwilą, nałożone na model. No i tak jak wcześniej wspomniałem, to żeby dojść do ofiary, no to przeciwnik będzie musiał czy wykorzystać możliwość, czy stworzyć możliwości je wykorzystać, czy wykorzystać infrastrukturę, żeby się połączyć. Jakby to, że takie wymagania, czy że przeciwnik ma takie wymagania techniczne, jakby jest dla nas szansą na obserwację tego, co się dzieje. I tutaj omawiając po kolei te wierzchołki, zaczynając od przeciwnika, tutaj przeciwnik właśnie stał się często takim trochę, można powiedzieć, klejnotem threat intelligence. Wszyscy chcą napisać, że to jest chiński wywiad, że to jest rosyjski wywiad, ale no w
tak patrząc realistycznie na to, no to ten wierzchołek najczęściej będzie pozostawał pusty, ponieważ naprawdę trudno, szczególnie w początkowych fazach analizy, określić jest, kto tak naprawdę stoi za atakiem. Jeżeli jakby chcemy się w to wgłębić, no to można też zauważyć, czy można też rozróżnić tutaj, że tak naprawdę inne osoby mogą być odpowiedzialne za atak w sensie technicznym, to znaczy robić tam kliki, kliki za klawiaturą, a inne osoby będą korzystać z efektów tej pracy, to znaczy, że inne osoby będą klientami, a inne operatorami. I warto na to zwrócić uwagę, dlatego że bardzo często analitycy chyba przeceniają swoje możliwości, jeżeli chodzi o analizę intencji przeciwnika. To znaczy, że musimy pamiętać, że nasze możliwości poznawcze tego, co się dzieje jakby po drugiej stronie i tego, jaki jest zamysł, będzie widziany tylko przez pryzmat niejako naszych doświadczeń. Drugi wierzchołek, capability, chyba taki, można powiedzieć, najbardziej przyjazny analitykom. Raporty Threat Intelligence to często są tak naprawdę raporty malware analysis, można powiedzieć. Właśnie tutaj w kontekście analizy próbek malware'u, analizy możliwości czy jakichś ruchów pionowych, ataków na Active Directory i tak dalej. Często takie tak popularne blogi różnych zespołów security są pisane oparte o analizę wektora ataku. Tutaj też na tym wierzchołku, czy przy tym wierzchołku będziemy się skupiać na interfejsie command and control, czyli tym nie tylko jak atak jest wprowadzany do środowiska, ale też jak następują jego późniejsze etapy, kiedy wykonywane są tak zwane actions on objective i kiedy odpowiednie treści są eksfiltrowane. Infrastruktura też raczej taki straightforward wierzchołek, ale nie do końca. Tutaj to, co najczęściej rozumiemy jako C2 w sensie IOC-ków, to znaczy adresy domen, adresy IP, ale warto zaznaczyć, że autorzy przyjęli takie szersze ujęcie, to znaczy infrastrukturą jest też to wszystko, co służy do dostarczenia naszych ataków do celów, to znaczy na przykład konkretne pliki, które zawierają exploity, albo same maile, które są wysyłane i z których zaszyte są pliki wykonywalne, też będą infrastrukturą, którą będziemy opisywać. No i w końcu ofiara, czyli najczęściej my, czyli ten nieszczęśnik, przeciwko któremu te wszystkie zaawansowane techniki są wykorzystywane. Tutaj też należy się zastanowić, jeżeli na przykład analizujemy mail phishingowy, no to jakby on ma takie w swojej części tego motywu, on ma takie dwie płaszczyzny. Znaczy jedną jest to, do kogo został zaadresowany, czy na przykład do jakiejś osoby znalezionej na LinkedInie, która na przykład lubi się chwalić swoim życiem prywatnym i byłaby podatna na szantaż, czy też dlatego, że ma jakieś określone dostępy w firmy. Znaczy jakby, no te, tak jak mówiłem o tych motywach, te rzeczy nie zawsze będą się pokrywać i warto zwrócić na to uwagę, że na przykład jeżeli ktoś targetuje techników IT działu księgowego, to może nie dlatego, że celuje w dane finansowe, tylko dlatego, że na przykład mają zbyt szeroki dostęp w naszej firmie. No i zasoby techniczne, czyli co, gdzie ostatecznie będą ci techniczni operatorzy nasi działać, konta użytkowników domeny, kontrolery domen i to, do czego uda im się dostać. Dodatkowe elementy opisujące threat model, które zostały wymienione w tym oryginalnym jakby paperze, który go konstytuował, to czas, faza, rezultat, kierunek, metodologia, zasoby. Według mnie nie ma sensu rzucać się ze wszystkim na każdy opis, tylko należy raczej dostosowywać ten opis do tych możliwości, jakie mamy faktycznie organizacyjnie i obserwacyjnie w naszej organizacji. Według mnie, z moich obserwacji wynika, że dwa takie są dość uniwersalne, istotne, to znaczy faza, ponieważ wtedy możemy jakby umiejscowić te elementy diamentu w ciągu, w kill chainie, mówiąc wprost, który będziemy opisywać, no i rezultat. I tu jeżeli chodzi właśnie o tą fazę, atak zawsze będzie składał się co najmniej z dwóch faz.
Po prostu tak jest, taka jest rzeczywistość. Czy będzie to właśnie zwykłe wysłanie maila, no to phishingowego, to będzie to mail wysłany i coś potem. Czy będzie to jakiś atak exploitem, no to będzie to exploit i coś potem. Zawsze będą przynajmniej dwie fazy. Więc jeżeli chcemy potem rekonstruować te ataki, to będziemy je musieli oznaczać. No i drugi rezultat. Nie zawsze będziemy wiedzieli, czy przeciwnikowi się udało, ale wydaje mi się, że jest to zawsze warte przynajmniej próby opisania, choćby dlatego, że będzie można z tego ładnie zrobić metryki i wytłumaczyć zarządowi, co właściwie robimy. Na przykład jeżeli będziemy oznaczać, że ileś maili phishingowych zakończyło się sukcesem, ileś nie zakończyło się, to będziemy mogli w szerszym kontekście patrzeć na threat intelligence, nie tylko jako takie narzędzie do operacyjnego zapobiegania atakom, ale bardziej oceny całościowej naszej skuteczności, naszej organizacji. I tu jeszcze dwie takie, powiedzmy, metaosie tego modelu, socjopolityczna i techniczna. Tutaj powiedziałem wcześniej, że nie ma tego łącznika między ofiarą a atakującym i jest to prawda w sensie technicznym, ale nie jest to prawda w sensie, nazwijmy to, wiktymologicznym, czy w sensie takiej relacji. To znaczy, zawsze atakujący, nieważne jak może wydawać nam się krucha ta relacja, będzie dążył do ataku, dlatego że chce od swojego celu wyciągnąć jakieś produkty. Tutaj nasza firma, czy jest to bank, czy jest to firma informatyczna, czy jest to mniejszy podmiot, jest takim nieświadomym trochę dostawcą produktów dla przeciwników. Czy będą to adresy kart kredytowych, czy będzie to własność intelektualna. To taki związek będzie się pojawiać. I będzie to też przyczyną, czy jest to podstawą określenia tak zwanych grup APT, ponieważ niektóre rzeczy są po prostu tak cenne, że przeciwnicy gotowi są poświęcić dużo większe środki niż normalne, aby dostać się do tego celu. Tutaj, kiedy myślimy o osi socjopolitycznej, to możemy myśleć o takich bardziej, nazwijmy to, sexy threat intelligence reporta, gdzie analitycy poszli jakby o krok dalej niż ta analizę techniczną, ale do takiej właściwej atrybucji i tak jak było chyba w raporcie Threat Connect, Spyglass jakoś tak się nazywał, doszli do konkretnych oficerów wywiadu chińskiego, potem korelowali te aktywności z tym, jakie są te cele chińskiej polityki w tym regionie. Tylko tu też należy zrobić disclaimer taki, że o ile fajnie to wygląda, fajnie się to robi, to trzeba zadać sobie pytanie, jak realnie znamy sytuację geopolityczną, jak realnie znamy politykę wewnętrzną danego kraju i czy faktycznie możemy takich osądów dokonywać. Czy nie wymagałoby to w ogóle osobnego zespołu. No i oś techniczna, czyli ten związek infrastruktury i możliwości, który będzie zapewne najbardziej interesujący dla osób zajmujących się takimi czystymi operacjami. To znaczy będzie mówić o tym, jak będzie generalnie określać tak zwane TTP, czyli będzie mówić, jak infrastruktura i możliwości są wykorzystywane do przeprowadzania ataków. Tutaj, jeżeli spojrzymy na takie właśnie raporty, o których wspomniałem, takie bardziej malware analysis, czy takie bardziej blogi techniczne takich podmiotów, jak tu wspomniany już Unit 42, czy FireEye, no to często właśnie, jeżeli spojrzymy z tej perspektywy, to zauważymy, że oni tak naprawdę nie opisują całości tej aktywności, tylko opisują tą oś techniczną. I teraz możemy przejść już do takiej, mam nadzieję, bardziej praktycznej części, czy tego, jakie są moje obserwacje z wykorzystywania tego modelu. Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o grupowanie aktywności, bardzo, bardzo ułatwiło to i komunikację między zespołami, i systematyzowanie tego na potrzeby wewnętrznego katalogowania. Tutaj mój przedmówca mówił o phishingu opartym o system Swift, czy rejestracji w systemie Swift. Ja chciałbym powiedzieć o zasadzie Taylor Swift. Otóż gdy zaczynałem pracę w Intelligence, to wydawało mi się, że
no, że niemożliwy jest tracking, ponieważ zawsze do każdego ataku będzie nowa infrastruktura. No co to jest za obsek wykorzystać tę samą infrastrukturę albo te same implanty do ataku na kolejne cele? Tymczasem rzeczywistość na szczęście tak nie wygląda i jest trochę bardziej przyjazna dla nas, jako dla obrońców. I tak jak Taylor Swift, nie chce się zmienić tak, aby jej nie poznać. Tak, nasi przeciwnicy też często nie mają możliwości, żeby zmienić się tak, aby w ogóle ich nie było można poznać. Nasi przeciwnicy, nawet jeżeli to są wysoce wyspecjalizowane i dobrze sponsorowane oddziały, mają swoje budżety, mają swoje ograniczenia, mają swoich project managerów. Operatorzy chcą iść do domu, bo wyszedł nowy dodatek do World of Warcraft i tak dalej, i tak dalej. I często właśnie tak, gdy skupiamy się na takiej warstwie technicznej, czy tak myślimy, często właśnie myślimy, mówi się dużo o tym, żeby myśleć jak atakujący, ale moim zdaniem w istocie często nie myślimy jak atakujący, tylko myślimy jak trochę taki wyidealizowany obraz, w którym no oczywiste jest to, żeby zmienić infrastrukturę po każdym ataku. No kto by rejestrował tak samo domeny situ? No przecież to jest proste do wykrycia. No w rzeczywistości, jeżeli ten atak tak naprawdę składa się z bardzo wielu etapów i każdy musi zostać przeprowadzony, to atakujący idą na takie same skróty, jakie często wykazują każde osoby w każdej organizacji, którzy zwyczajnie nie mają możliwości przerobowych. Jeżeli chodzi o grupowanie, no to tu granularność jest zależna od tego, czy to, jakie elementy będziemy wybierać, jest zależne od tego, jakie mamy realne możliwości obserwacji i ile mamy czasu, aby to przeanalizować. Najczęściej będziemy wiadomo, czy najprostszym punktem wyjścia pewnie będzie wyjście od tego, jaka infrastruktura C2 jest wykorzystywane do ataków na podmioty, czy to na nas, czy w naszym, powiedzmy, wertykalu. Ewentualnie jak te infrastruktury są powiązane z możliwościami, czyli właśnie ta oś techniczna, na przykład Emotet, świetny przykład opisywania właśnie konkretnych implantów i konkretnej infrastruktury, która może się zmieniać często, ale być może właśnie jest tam DGA jakieś, czy może te domeny są rejestrowane w jakiś konkretny sposób, czy rotacja tych IP-ków też przebiega w jakiś inny sposób. Tu, jeżeli chodzi właśnie o dobieranie tych TTP, no to właśnie pojawi się to, co ja nazywam trochę pułapką super porady spear phishingu, to znaczy tak jak tutaj mój przedmówca też pokazywał fragment raportu, w którym w fazie delivery bodajże było wymienione spear phishing. No i teraz jeżeli zespół intelligence będzie rekomendować raz i raz, żeby spear phishing powstrzymać, bo tak się dostałem grupy APT, no to świetnie. To jeżeli jeszcze powiemy, że mamy powstrzymać spear phishing, który afektuje przedsiębiorstwa w Europie Zachodniej, no to właściwie wykryjemy, czy wyłączymy z gry prawie 90% grup APT. No i oczywiście te wnioski z tego grupowania muszą być bardziej precyzyjne i bardziej dostosowane do tego, co faktycznie wyróżnia grupę. Tak właśnie tutaj wracam do tego Emotetu pod wpływem poprzedniej prezentacji, no ale właśnie już na przykład jakieś określone stosowanie ofuskacji PowerShella, czy choćby nawet ten PowerShell odpalany z WinWorta, no jest lepsze niż pisanie spear phishing. No i w końcu, czy będziemy naprawdę chcieli iść w tych tretaktorów, czy może jednak lepiej jest zostać przy grupach aktywności i nie skupiania się na tym, czy kto siedzi za klawiaturą. Jeżeli chodzi o kryteria, no to tutaj tak jak przebiega Diamond Model, możemy iść w różne kierunki, możemy iść po infrastrukturze, i przyjmować, czy na przykład adres domeny będzie wystarczającym dla nas kryterium, a może jakiś sposób pozyskiwania tej infrastruktury, czyli podjeżdżanie słabo zabezpieczonych stron na WordPressie. TTP, które są zapewne najlepszym punktem wyjścia, ponieważ właśnie zapewniają tą granularność, jeżeli opisujemy konkretne ruchy pionowe albo techniki eksfiltracji danych. No i
Malware. Malware bardzo często pojawia się jako element grupujący, natomiast tutaj uważałbym na to, na ile jest to grupujące, ponieważ był raport, nie będę wymieniać tej firmy, nie pamiętam nawet, jaka była to firma, ale był raport na temat APT-10, czy rzekomej atrybucji tu APT-10. Gdy przeczytaliśmy raport, no to ta atrybucja była głównie dokonana na podstawie malware'u, przy czym jeden to był chyba Plagex, a drugi był to Trochilius, gdzie Trochilius jest chyba publicznie dostępnym bratem, a Plagex jest wykorzystywany przez wszystkich. Atrybucja przez malware nie jest przechodnia. To, że jakaś grupa stosowała ten malware, to właściwie nigdy nie może być takim pewnikiem, że stosowany po raz kolejny jest to jest stosowany przez tę samą grupę. Tutaj też, jeżeli obserwujemy na przykład użycie takich open source'owych rzeczy, to nawet grupy APT często zaczynają trochę wybierać ten malware, żeby wtopić się w szereg infekcji commodity, które są traktowane inaczej niż targetowane ataki. No i tu jakby składając to w całość, o czym teraz już powiemy, jeżeli połączymy te elementy, te diamenciki na przykład z Cyber Kill Chainem, jeżeli jest ktoś z Lockheed Martin, to dodałem znak trademark, także proszę mnie nie pozywać, to będziemy mogli opisywać to w sposób powtarzalny, zarówno na takim poziomie konkretnych incydentów, jak i na poziomie bardziej operacyjnym. I tutaj Diamond Model przydaje się jako takie narzędzie obiektywizujące proces analizy incydentów i proces threat intelligence. I teraz tak, jeżeli chodzi o incident response, to wykorzystując te frameworki, tu ja szczególnie właśnie skupię się na zestawieniu Diamond Model i Kill Chainu, możemy jakby bardzo szybko oceniać to, jak kompletna była detekcja, jakie mamy możliwości widoczności i jak chronologicznie opisać ten. Zauważam czasem taką tendencję, że incident responderzy opisują incydent chronologicznie, jednak w chronologii takiej jak trochę, co jest naturalne, trochę takie, jak się obserwuje kolejne kroki, co nie zawsze jednak odpowiada temu, jak te kroki następowały, czy jaki był zamysł przeprowadzenia kroków w czynnościach ataku. Natomiast jeżeli jakby właśnie będziemy trzymać się ściśle tego frameworku, no to my niejako automatycznie zaczniemy wypełniać tę tabelkę. No i w końcu będziemy mogli trochę rozszerzać nasze możliwości poprzez porównywanie grup i potem próby jakby dopasowania tych puzli. Także jeżeli chodzi właśnie o incident response, to ja zawsze przygotowuję sobie taką prostą tabelkę, w której następnie będziemy nanosić to jakie informacje udało nam się uzyskać w procesie analizy incydentów. I teraz przychodzę, pokazując taki prosty przykład, wyobraźmy sobie, że po analizie incydentu, czy incident responderzy analizowali incydent, analitycy intelligence jakby starali się z tego wyłuskać informacje i wypełnili taką tabelkę. Powiedzmy, że jest to prosty atak phishingowy, czy najprostszy przykład przeciwko jakiemuś Johnowi Smithowi pracującym w naszej organizacji. No i na przykład rekonesans. Rekonesans jest często niewidoczny dla obrońców, czasami się zdarza. Załóżmy tutaj na przykład, że ten adres mailowy był publicznie dostępny na jakimś pastebinie czy w jakimś wycieku danych i jakby mogliśmy założyć, że został tak wybrany. Dalej, jeżeli chodzi już o te takie bardziej widoczne dla obrońców rzeczy, jak weaponization, no to możemy właśnie tutaj sobie już to rozrysowywać. Tutaj na przykład ofiarą jest ten nasz John Smith, który otrzymał maila phishingowego. Jeżeli chodzi o możliwości, no to oznaczymy tu tak, jak ten mail został, co zostało ukryte w tym mailu, na przykład właśnie CVE-2018-0798, czyli podatność bodajże w Equation Editorze. I jako infrastrukturę ten dokument, który został przedstawiony
został mu przesłany. I tak samo dalej, delivery, czyli tutaj na przykład skąd doszedł ten mail, jak został, jaka była jego treść, tutaj czyli będzie social engineering i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli mamy taką tabelkę, przede wszystkim no jakby oczywistym jest to, że wynika z niej, gdzie mamy luki, czyli gdzie na przykład nie obserwujemy infrastruktury, gdzie jeszcze możemy, gdzie musimy spojrzeć, jakie były capabilities i tak dalej. A co wydaje mi się istotniejsze, dla potrzeby naszej organizacji możemy przyjąć dość obiektywne kryterium tego, kiedy analiza incydentu jest kompletna. To znaczy na przykład takim kryterium, z którym ja się spotkałem, wydaje mi się, że jest całkiem sensowne, jest to, aby od drugiej do szóstej fazy, czyli od weaponization do command and control, był wypełniony przynajmniej jeden element czy jeden wierzchołek diamentu. I to pozwala na taką trochę kwantyfikację tej analizy i zdejmuje z incident responderów konieczność trochę zgadywania, kiedy będą mieć pełną wiedzę o incydencie. I tutaj taki wydaje mi się clue tego, jak to powinno wyglądać, powinna być taka symbiotyczna zależność między intelligence i incident response, to znaczy intelligence powinien wskazywać kierunki z obserwacji aktywności dla incident response, czyli zapełniając te luki powinien mówić, jak wyszukać aktywność na kolejnych fazach, natomiast Incident response może zapewniać informacje do klasyfikacji przez threat intelligence, ponieważ to będą, przepraszam, to będą często, to są najlepsze informacje, na pewno dużo lepsze niż zewnętrzne feedy, czy takie po prostu zbiory czystych IOC-ków, ponieważ wiemy, że odnoszą się do naszej organizacji i jakby są tą dodaną nowością. I jeżeli przejdziemy tu na poziom zastosowań takich praktycznych, operacyjnych, to możemy tu dołożyć taki właśnie framework jak tak zwany Course of Action Matrix i do każdej z tych faz na podstawie tego, jakie aktywności zaobserwowaliśmy, starać się dopasować odpowiednie metody ochrony. I jeżeli chodzi o threat intelligence, to ja w threat intelligence patrzę tak trochę szerzej niż na poziomie taktycznym i Diamond model służy bardziej do opisywania już całych grup. Więc wypełniając te poszczególne wierzchołki, można tworzyć grupę aktywności, które będziemy sobie śledzić i na tej zasadzie właśnie priorytetyzować zasoby, to o czym mówił też mój przedmówca, czyli zastanawiać się, które patche zaaplikować w pierwszej kolejności i dostosować threat model, czyli obserwując tą aktywność, możemy jakby ten nasz risk management może wejść na wyższy poziom, a z kolei risk management może wpływać na intelligence requirements, o które mówiliśmy na początku. I tak wyglądają przykładowych kilka takich grup aktywności, jak to może wyglądać. Czyli no zazwyczaj im bardziej będzie to granularne, tym lepiej. No i przynajmniej powinniśmy się skupić na dwóch wierzchołkach. Tutaj zostawiam celowo puste miejsca na przeciwnika, ponieważ to jak rozwiążemy trochę ten problem, na przykład dla mnie pozostaje to jeszcze jak najlepsze rozwiązanie tajemnicą, ponieważ możemy przyjąć swoją konwencję, co jest chyba najlepszym wyjściem, natomiast wtedy następują problemy z wymianą informacji trochę i z dogadywaniem się na przykład z innymi vendorami, czy z wymianami takimi w środowisku. Tutaj wpisałem APT28 na przykład, ale jest przy tym gwiazdka. No i problem jest taki, że często te grupy APT zaczynają mieć swoje nazwy nadawane przez różnych vendorów.
i w końcu trudno jest powiedzieć, czy to jest ta sama grupa, czy to jest w ogóle ta sama aktywność i kto jest tak naprawdę kim. I gdy przyjmujemy nazwę innego vendora, może się wydawać takie proste, no, że my też będziemy śledzić APT28, ale nie znając metod i nie znając kryteriów, które przyjęła tam wewnętrznie grupa Threat Intelligence, no to trudno nam powiedzieć, czy pójdziemy w tym samym kierunku. Dlatego z tej perspektywy no, wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest jakby własne, czy po prostu klasyfikacja aktywności na swój sposób i ewentualnie potem dekonfliktacja tego w środowisku. Jak to się rozwinie dalej, bo myślę, że to też jest wyzwanie dla Threat Intelligence. Zobaczymy. Dobrze, z mojej strony to chyba wszystko i bardzo chętnie odpowiem na pytania, jeżeli jakieś się nasunęły. Czy mają Państwo może jakieś pytania? To w takim razie dziękujemy Panu bardzo serdecznie. Poproszę o brawa.